Cześć, zadania. Tutaj z arkusza Operonu, listopad 2011. Rozwiążemy zadanie 11 zresztą. No i tutaj mamy H2 jak widać plus CL2. Wszystko w warunkach normalnych tutaj odmierzone. Aż do wyczerpania substratów, czyli HCl. No w tym przypadku dostajemy w ten sposób. Ok. No to współczynniki mamy, w sumie wszystko jest. Możemy posługiwać się tutaj dowolnie objętościami, ponieważ wszystko co tutaj jest, jest gazem, także tak samo jak molami można się spokojnie posługiwać, prawda? No to zrobimy sobie z tą sumującą tabelkę, jak przy równowagach i tych wszystkich tego typu rzeczach. Czyli tutaj mamy początek, czyli tego było, bo jeszcze tutaj powinienem oddzielić. Ok. No i teraz tu mamy 20 decymetrów sześciennych, tu mamy 11,2 decymetra sześciennego. No i oczywiście tego na początku przed tą reakcją nie mogło być. Tu będziemy mieli stan równowagowy, czyli po reakcji, a tutaj zmiany, czyli co się zmieniło. No i tak samo jak z każdą równowagą czy stoichiometrią możemy sobie zasłonić, czyli jeżeli mamy 20 decymetrów sześciennych naszego wodoru, no to potrzebujemy tyle samo decymetrów sześciennych chloru, aby taka reakcja zaszła całkowicie. Natomiast no, mamy tylko 11,2, czyli mamy zdecydowanie za mało, prawda? Czyli mogę śmiało tutaj napisać. Może jednym drukowanym w sumie. No, możemy sobie tak napisać, że tego jest niedomiar. No to w takim razie tego drugiego będzie nadmiar, ale spójrzmy sobie na to tak. Czyli teraz rozpatrując tylko to, że mam 11,2 decymetra sześciennego chloru, stwierdzam, że potrzebuję, ponieważ współczynniki są 1 do 1, tyle samo, czyli 11,2 decymetra sześciennego wodoru, aby taka reakcja zaszła całkowicie i przereagowała mi ten chlor, prawda? Mam troszeczkę więcej, czyli to będzie nadmiar, prawda? W takim razie. No dobrze, z nadmiarami i niedomiarami jest dokładnie tak, że tak. Jak z zrobieniem obiadu, prawda? No, na przykład powiedzmy, że drugich dań złożonych przynajmniej z kotleta i powiedzmy, że ziemniaków niech będzie tylko tyle. No da się, załóżmy, że jeden posiłek to zawiera tylko jeden kotlet oczywiście. No to tyle zrobimy tych obiadów, powiedzmy, dań drugich, ile mamy kotletów, a nie tyle co ziemniaków. No wiadomo, że ziemniaków kupuje się zwyczajnie więcej. W związku z tym przereaguje całkowicie ten nasz niedomiar, prawda? Czyli będzie 11,2 decymetra sześciennego tutaj. No i ponieważ jest 1 do 1, no to dokładnie tyle zostanie przereagowane. No i tu jak widzimy mamy dwójkę, prawda? Czyli dwa razy tyle będzie nam powstawało w takim razie również w decymetrach sześciennych naszego chlorowodoru. No i tutaj dodajemy sobie w słupkach 20 plus minus 11,2, czyli w zasadzie 20 minus 11,2, więc 8,8. Nam tutaj pozostanie to minus to do 0 oczywiście. No a tutaj mamy 22,4 decymetra sześciennego. No dobrze, czyli tutaj mamy sobie, może tutaj napiszę decymetra sześciennego tego gazu, który umieszczamy potem w wodzie, otrzymując 500 cm sześciennych kwasu. Obliczyć mamy stężenie molowe oczywiście. No to musimy obliczyć liczbę moli z objętości, czyli z tego, prawda, przez no, objętość jednego mola gazu doskonałego, czyli 22,4, czyli tutaj to stała, prawda, decymetr sześcienny na mol. No akurat tak się złożyło, że tutaj też mamy 22,4, prawda, w związku z tym jest to 1 mol.
tego HCL. No, no i HCL teraz jak umieszczamy właściwie w wodzie, to mamy formę gazową. Do wody się tutaj wrzuca i powiedzmy, że zapisuje się tak jak ciecz albo aqua, obojętnie, no, znaczy oczywiście HCL. HCL, no niech będzie aqua albo CMOG, no prawda, już jak chcemy. W każdym razie jest 1 do 1. No i mamy obliczyć stężenie molowe, objętość w naszej kolwie to była tam 500 cm sześciennych, prawda? Więc jest to pół decymetra sześciennego, od razu możemy sobie zapisać. No i stężenie molowe naszego HCL-u jest równe w takim razie liczbie moli podzielonej przez objętość, prawda? No i tu mamy mol, tu mamy decymetr sześcienny. No dzielenie przez pół to mnożenie razy 2, więc jest to 2 mol na decymetr sześcienny. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że prościutkie zadanie. Także już teraz już tak łatwych raczej nie dają. Rozwiązałem tutaj, bo no, by się napatoczyło.